Zgodnie z planem wybiła godzina 20, więc zapraszam Was na wielkie otwarcie mojego Concept Store. Jestem super podekscytowana, zapraszam, chodźcie do środka. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Zaraz oprowadzę Was i pokażę każde miejsce po kolei, opowiem o nim, ale na początek pomyślałam sobie, że opowiem o tym, co to jest Concept Store, bo o to bardzo często mnie pytacie. Concept Store jest to takie miejsce, w którym znajdziecie masę produktów różnych marek w obrębie jednej branży. Co oznacza, że tak naprawdę w tym miejscu weszłam we współpracę z różnymi, co ważne, polskimi firmami, które dostarczają nam produkt. Jak tutaj wchodzicie, to pierwsze miejsce, na które wpadacie, to jest ten oto stół z biżuterią. No i oczywiście biżuterii nie mogło tutaj zabraknąć, bo biżuterię uwielbiam, kocham i kochają ją, mam wrażenie, że praktycznie wszystkie kobiety. Więc jeżeli macie ochotę na jakąś piękną, nową błyskotkę, niezależnie od tego, na jaką okazję jej potrzebujecie, to oczywiście zapraszam, bo mamy ogromny, ogromny wybór. Bardzo często pytacie mnie o moje kolczyki, bo wiem, że najbardziej kojarzę Wam się właśnie, jeżeli chodzi o biżuterię, z kolczykami. Więc wiecznie były te pytania, skąd te piękne, kolorowe, ogromne? No więc wszystkie piękne, kolorowe, ogromne od teraz są tutaj u mnie i możecie je tutaj znaleźć. Oczywiście mamy różne kolory, ale zobaczcie, na przykład te z gwiazdkami są totalnym sztosem. Myślę, że ubiorę je na jakieś wielkie wyjście. A teraz zapraszam Was na kolejną premierę. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, że premierowo mogę Wam pokazać kolekcję moich sukienek kolorowych, koktajlowych, wieczorowych. Wiem, że praca nad nimi trwała dość długo i już się niecierpliwiłyście, ale nareszcie jest. Całkiem spora gama sukienek w różnych kolorach, w różnych fasonach, wykonanych z różnych tkanin. Tutaj wśród tych kolorowych sukienek będą mogły wybierać zarówno druhny, świadkowe, siostry, jak i mamy, babcie, ponieważ wybór jest naprawdę ogromny i tak, żeby w dniu ślubu cała rodzina prezentowała się po prostu fenomenalnie. Tworząc tę kolekcję, myślałam tak naprawdę o każdej kobiecie, w każdym rozmiarze, w każdym wieku i dlatego też te suknie są bardzo różnorodne. Są delikatne, tiulowe, są gładkie, zwiewne, są bardziej eleganckie, wieczorowe. Mamy nawet trochę modeli takich typowo sylwestrowych, z pazurem błyszczących, więc to jest ważne ogólnie w moim Concept Store, że znajdują tu się produkty w bardzo różnym przedziale cenowym. Mam nadzieję, że każda z Was będzie mogła tu sobie pozwolić na coś dla siebie, ale nie tylko dla siebie, bo też dla swoich pociech. Słuchajcie, do każdej praktycznie sukienki, którą tutaj u mnie wybierzecie, jesteśmy w stanie uszyć pasującą mini wersję. Do sukni ślubnej, do sukni kolorowej, jeżeli tylko macie taką ochotę, no to dla Was wszystko. No ale dobra, nie ma co gadać, zobaczcie, jak moja kolekcja wygląda na modelkach. Zapraszam na pokaz. Przechodzimy do najważniejszego tematu w tym salonie, czyli do sukien ślubnych. Panny młode ponad miarę, jak doskonale wiecie, mają szczególne miejsce w moim sercu i oczywiście w moim Concept Store nie mogło zabraknąć mody właśnie dla nich. No i tak naprawdę, wybierając suknię z myślą o większych rozmiarach, postawiłam na dwóch polskich producentów. Po pierwsze na firmę Afrodyta, a po drugie na firmę Agnes Fashion Group i Agnieszka z tej właśnie firmy jest teraz ze mną i z nią porozmawiam. Cześć Agnieszko! Cześć Ica! Powiem Ci tak, jestem
zszokowana, jak wiele dziewczyn do mnie przyszło już pierwszego dnia, które potrzebowały suknię właśnie plus size. Zgadza się. Naprawdę. To znaczy pokazuje to wszystko potrzebę rynku. Jest bardzo wiele pytań związanych z sukienkami plus size. Zazwyczaj to są takie pytania, czym te sukienki się różnią od takich zwykłych kolekcji w mniejszych rozmiarach i dlaczego takiej sukienki małej ewentualnie nie można przerobić na dużą. No i trochę można, trochę nie można. I one teoretycznie są zbliżone, a troszeczkę tutaj robimy takie różne zabiegi techniczne dotyczące głównie konstrukcji, czyli mamy mocniejsze, grubsze fierzbiny, ale też elastyczne, żeby nam nic tam nie pękało, nie uwierało. Stosujemy zabiegi odpowiedniego nałożenia aplikacji, czyli modelujemy sylwetkę tymi aplikacjami również, wyciągamy ją. Ważne jest, żeby było fajne przejście na przykład do niższych dziewczyn z gorsetu, przechodzi na spódnicę, więc wyciąga nam ładnie po prostu linię panny młodej. Przez to staje się wyższa, smuklejsza. Ale też czasami jest tak, że panny młode plus size też są bardzo wysokie i wy też na to jesteście gotowi. Tak, możemy oczywiście zastosować każdą długość spódnicy, więc możemy też skrócić, na przykład pokazać piękno kolanko, łydkę, bo na przykład panie potrafią super wyglądać w krótkiej spódnicy i wtedy na przykład skupiamy się na krótszym kroju, mniej wtedy eksponujemy załóżmy górę, a tym paniom, które chcemy na przykład... Poczekaj, ja nie mam takiego modelu. Każdy właściwie model tak naprawdę możesz przerobić, więc na pewno twoje panie, tak, na pewno twoje panie tutaj, które będą obsługiwały, tak. Czyli konsultantki, będą mogły zastosować taki zabieg i na przykład zakrócić każdą spódnicę. Poza klasycznymi takimi sukniami o literce A, na przykład takim kroju, możemy mieć też piękne, seksowne rybki. I tutaj widzę na przykład takie fajne jedno z rozwiązań, gdzie zastosowaliśmy elastyczne materiały brokatowe, one się fajnie rozciągają, jest dużo ładnych aplikacji, jednak panie się troszeczkę tego boją, ale zastosowaliśmy zwiewną nakładeczkę, która nam wyciąga tą sylwetkę i odwraca uwagę od detali. Bo ta suknia już była mierzona i faktycznie ona tą warstwę pod spodem ma obcisłą, a ta zewnętrzna jest luźniejsza. Pięknie Ciebie podkreśla, ale tutaj jednak coś się ciągnie, także gdzieś jakieś małe niedoskonałości są czyli ukryte. Panny młode ponadmiary też mogą wyglądać dobrze w rybce. Oczywiście. A dlaczego jest tak mało miejsc, w których można te suknie dostać? Dlaczego tak mało projektantów projektuje te większe modele? No właśnie sami się nad tym zastanawialiśmy od lat i dlatego szerzymy taki po prostu jakby trend i ruch społeczny różnymi rodzajami, różnego rodzajami kampaniami, między innymi Beautiful i między innymi też nasza współpraca i promocja właśnie kolekcji plus size'owej, gdzie przełamujemy te stereotypy, mówimy po prostu na rynku, mówimy do tych, którzy z nami współpracują, aby jednak posiadać suknie w rozmiarach dużych, ponieważ panie chcą przymierzyć rozmiar taki, jaki mają, nie chcą sobie budować wyobrażenia. No to my też nie budujmy sobie wyobrażenia, tylko zobaczmy. Zapraszam Was na pokaz. Bardzo mocno chciałabym podkreślić to, że Concept Store to miejsce, w którym wystylizuje się nie tylko panna młoda świadkowa, czy jej mama lub siostra, ale również wystylizujemy tutaj wszystkich mężczyzn, którzy pojawiają się w tym wyjątkowym dniu. Czyli przyszły pan młody, świadkowie, tatusiowie, dziadkowie, wszyscy znajdą tutaj idealne propozycje dla siebie. Oczywiście współpracujemy tutaj z różnymi markami, takimi jak na przykład Giacomo Conti czy Borgio, ale mamy również wyjątkową usługę szycia męskiego na miarę, która pojawiła się u mnie w Concept Store dzięki Omenie, która założyła markę Amante. Omena jest z nami! Ja już jestem, żeby o wszystkim opowiedzieć. To tak naprawdę jest taka odpowiedź na to, że kobieta tutaj przychodzi, ma zbieraną miarę i szytą piękną suknię ślubną, no i mężczyzna tak samo wyjątkowo tak sobie siedzi biedny i tak jest niedopieszczona, a my tutaj przychodzimy, mówimy akurat. Mamy coś dla pana. Chodzi też o tą taką dysproporcję, którą często widać było podczas ślubów, która zwróciła tak naprawdę naszą uwagę. Twoją uwagę, bo to ty, pamiętam, przyszłaś do mnie i mówisz, że tak ci jest szkoda tych wszystkich facetów. Ta kobieta jest tak dopieszczona przez siebie i piękna. Biżuteria, i budki, i rajstopki, i pończoszki, tak. I su-
sukni. I makijaż, i fryzury, i ozdoby. A ten mężczyzna, no... Stoi taka obok często, bidula, no. A teraz chcemy, żeby on i ona wyglądali pięknie. No i właśnie my popracujemy nad tym, żeby cała para prezentowała się spójnie, elegancko i tak naprawdę wyjątkowo. I też jest fajna rzecz, że w momencie, kiedy na przykład panna młoda nie chce, żeby pan młody ją widział przed ślubem, a my wiemy, jaką ona ma już tę suknię, to jesteśmy w stanie dopasować jego stylizację po prostu bezbłędnie. A po drugie, Iza już tak tutaj zaplanowała w tej przestrzeni, że panna młoda sobie jest schowana, tak jest. A pan młody tak naprawdę jest tu w tej części, albo tu w tej drugiej części, tak. I nie ma szansy nawet, żeby zobaczyć swoją wybranę. Chcieliśmy, że tak powiem, żeby te nasze garnitury tu były w bardziej przystępnych cenach. I stąd pomysł na właśnie Amandę, czyli pan przychodzi, mierzymy rękawy, mierzymy brzuszek, super. Mierzymy pośladek, nogę, wszystko. Czyli tak, zbierana miara, pan młody może sobie sam wybrać tkaninę, z której jest włoskie piękne tkaniny. Może sobie sam wybrać podszewkę. Z twoim logiem na przykład, tak. Jak będzie chciał. Co jeszcze jest takiego, wiesz, wyjątkowego, personalnego? Co jeszcze można wybrać, żeby stworzyć ten garnitur taki niepowtarzalny? Wszystko. Buty dobiera. Też możemy buty uszyć dosłownie na miarę, jakbyście bardzo, bardzo potrzebowali. Oh my god, powiedziałabym, o tym nie wiedziałam. A to już się właśnie dowiedziałaś. I my też. Tak. Do tego mamy poszetki, mamy krawaty, mamy muszkę. Powiem jeszcze dalej. Przychodzi mama panny młodej. Czy ona nie zawsze chce wystąpić w sukience? To prawda. I ma teraz szansę uszyć u nas też kobiecy garnitur na miarę, może trochę w odcieniu takim śnieżno-białym, nawiązującym do swojej córki. Ale może być też czerwone na przykład. Albo może być czerwień to jest kolor matki panny młodej. Może być błękit, może być zieleń, cokolwiek. Tak naprawdę sobie panie zażyczą, możemy to uszyć ze świetnych też tkanin włoskich. Co jest istotne, w tej samej cenie co produkt z wieszaka, taki, który bierzemy, mamy coś szytego na indywidualne zamówienie, nawet z waszymi inicjałami, jak chcecie. No dobra, zdradzę wam, że dzisiaj oczywiście nie mogło zabraknąć jeszcze jednej osoby tutaj podczas tego otwarcia, czyli mojego męża. No. I mój mąż, którego doskonale znacie, też korzysta z szycia na miarę, lubi, szczególnie kiedy lubisz szycie na miarę. W tym momencie, jeżeli rozmiar 52 nie pasuje, trzeba kupić 54 i zaczynają się kombinacje. Bo co jest pomiędzy właśnie 52 a 54? Nic. Też, no właśnie. I to jest właśnie problem. To jest 52, jak widać, nie leży. Brakuje troszeczkę, niewiele, jak ciągnę brzuch. Jest dobrze, Krzysiu, ale ciężko oddychać. Ja proszę, żebyś wpadł tutaj, jak już wszystko tutaj ładnie się otworzy do nas, coś doradzi. Będziesz teraz tutaj szył. Posłuchajcie, mając taką możliwość, absolutnie tak. To wiesz, że na przykład... Dam ci rabat. Znaczy Omena ci da. Omena, no liczę na dobry rabat. Ja myślę, że nawet taką możemy pierwszą uszyć, że tak powiem, jako nasz model. Nie, no załatwiłam ci gratis. W ciemno, wchodzę. I nie będzie tego problemu z tym guziczkiem tutaj. Myślę, że nie. Myślę, że na pewno. Dobra, nawet wy jak się dogadujcie, na kolację, to... A ja lecę dalej. No i coś, co kobiety kochają najbardziej, czyli buty. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć takich modeli, które są bardzo wieczorowe, bardzo ślubne. Postawiłam i na sandałki, i na pantofelki. Jak widzicie, jest tutaj dużo złota, dużo srebra, czyli takie modele, które idealnie będą komponowały się z moimi sukniami, zarówno wieczorowymi, jak i ślubnymi. No i ja tak naprawdę, wybierając markę do swojego concept store'u, postawiłam na buty Baldacchini i bardzo je wam polecam. Natomiast jeżeli jest wam tego mało, to mam dla was świetną informację. Słuchajcie, ruszamy ze sklepem internetowym i tak naprawdę wszystkie rzeczy, które są tutaj w Concept Store, to jest tylko namiastka tego, co możecie kupić w sieci. WeddingDream.shop to miejsce, w którym jest dostępne dosłownie wszystko, czyli cały świat w jednym miejscu. A teraz pokażę wam miejsce, z którego jestem szczególnie dumna, bo oprócz tego, że w Concept Store mamy wszystko, czego potrzebuje panna młoda, pan młody, jak wiecie, są to suknie, buty, biżuteria od A do Z, natomiast takiej przestrzeni jak ta,
do makijażu, do wykonywania fryzury nie ma chyba nigdzie w Polsce i tak naprawdę mam nadzieję, że panny młode, ale nie tylko panny młode, tylko też kobiety, które będą szykowały się na wielkie wyjście, chętnie z tego miejsca skorzystają. Ale oprócz tego, że mamy piękne miejsce, które wygląda super, to mamy tutaj też ekspertów, których znacie ode mnie z programu, jak Wojtek czy Kasia. I właśnie oni mogą wykonać Wasz makijaż czy fryzurę na ślub bądź wielkie wyjście. Nawet możecie przejść taką metamorfozę jak u mnie w programie. Jeżeli zdecydujecie się właśnie tutaj w dniu swojego ślubu szykować, to będziecie pomalowane, uczesane, potem Was ubieramy w wybraną przez Was suknię, wpinamy ozdoby we włosy, welon, ostatnie prasowanie i wychodzicie stąd i możecie jechać prosto do kościoła, do domu na błogosławieństwo, gdziekolwiek, ale co ważne, możecie tutaj przyjść ze swoim operatorem bądź fotografem, który może Was oczywiście nagrywać podczas tych przygotowań do Waszego ślubnego filmu. Więc to jest super, na pewno to docenicie. Ale ja już chciałabym Was zaprosić dalej w głąb mojego salonu, bo oczywiście ślub to tajemnica, intymność i teraz pokażę Wam absolutnie wyjątkowe i jedno z najważniejszych miejsc w tym moim salonie. Zapraszam Was do serca mojego Concept Store'u, do miejsca, które żyje w rytm maszyny do szycia. No i tak, tutaj powstają prototypy sukien ślubnych, tutaj przygotowujemy je do wydania klientkom, no i tutaj też pracują panie krawcowe, które mają ogromne serce do pracy, którą wykonują i to było dla mnie kluczowe. No i ze mną jest teraz pani Sylwia. Dzień dobry pani Sylwio. Dzień dobry pani Zo. Co pani teraz robi? Doszywam krynolinę do wierzchniej spódnicy, to jest sukienka dla klientki. Mm-hmm. Tutaj mamy tą główną suknię. Tak jest. I teraz będę ją odprasowywać, żeby nie uszkodzić żadnego kryształka, żadnej ozdoby. I żeby ona była wydana klientce w idealnym stanie. Tak, żeby była właśnie idealna. Słuchajcie, my akurat używamy takiej prasowalnicy Miele, bo uważamy, że jest najlepsza na rynku w tej chwili. Jest bardzo delikatna. No właśnie, radzi sobie super z delikatnymi tkaninami, a w większości właśnie na takich pracujemy, więc musieliśmy postawić na sprzęt, który będzie dostatecznie mocny, ale jednocześnie delikatny. Tak, i tutaj tu podobno mamy... tak jest. Pani Sylwia się na tym zna, ja nie. I proszę spojrzeć, że jest bardzo delikatne, nie uszkadza nam żadnych ozdób. Mhm. Oprócz tego automatycznie załącza się odsysanie pary. Gdzie aha, też to jest bardzo ważne, żeby suknia nie była mokra. To powoduje, że suknia jest ładnie wyprasowana, ale też taka odświeżona tak, i taka puszysta, jak jest dużo warstw, prawda? Bardzo wtedy... ładnie nam rozprasuje tiul. No właśnie. I o to chodzi, proszę Państwa, o to chodzi. Lecimy dalej. No a teraz zdradzę Wam sekret. Ja pochodzę z rodziny krawieckiej. Mój dziadek był czapnikiem, takim rzemieślnikiem, który robi czapki. No i posiadał swój zakład krawiecki, w którym te czapki były szyte przez niego oraz przez inne osoby. I między innymi nawet moja mama ma wykształcenie czapnicze właśnie. No i nie mogło tutaj u mnie w Concept Store zabraknąć takiego sentymentalnego elementu. No i właśnie stąd możecie tutaj znaleźć maszynę do szycia, która kiedyś była w zakładzie mojego dziadka. No i tak właśnie od maszyny do sukienek ślubnych przejdźmy teraz do meritum sprawy, do tematu, który jest najważniejszy praktycznie dla każdej kobiety, która tutaj do mnie przychodzi. No więc suknie ślubne są moją ogromną miłością, więc bardzo się cieszę, że mogę je dla Was projektować. No i pokażę Wam na początek suknię, którą panny młode pokochały i śmiało mogę powiedzieć, że ten model jest naszym bestsellerem. Jak widzicie, jest to suknia okroju księżniczki. Błyszcząca, kobieca, na gorsecie. No i wiele panien młodych właśnie uważa tę suknię za swoją wymarzoną, jedyną i niepowtarzalną. Natomiast, żeby zakochać się w sukniach ślubnych, które dla Was projektuję, nie trzeba wiele. Wystarczy zapisać się na wizytę u nas. No i najprawdopodobniej na tej wizycie spotkacie panią Małgosię. Dzień dobry. Która tutaj w salonie jest praktycznie zawsze. Jest naszym głównym doradcą, ale
Oprócz pani Małgosi mamy parę innych wspaniałych kobiet, które znają się na rzeczy, idealnie wam doradzą, jaką suknię wybrać. I teraz na szybko opowiemy wam o tym, jak wygląda taka wizyta. Tak, wystarczy zadzwonić, umówić się na wizytę. Spotkanie zawsze odbywa się indywidualnie. Każdą panią traktujemy bardzo dobrze. Zawsze wybierze jakąś suknię w naszym salonie. Zawsze wychodzi zadowolona, uśmiechnięta. Spełniamy wszystkie jej marzenia. Można na taką wizytę zabrać osoby towarzyszące. Oczywiście. Zapraszamy rodziny, przyjaciółki, wszystkie osoby, które są dla młodych ważne, tak, i które mają pomóc w podjęciu tej, tak, ostatecznej decyzji. Natomiast wizytę należy umawiać w momencie, jak chcecie mierzyć suknię ślubną. Jeżeli chodzi o sukienki kolorowe, akcesoria, buty, dodatki, biżuterię, tak, nie trzeba. To można zmierzyć w każdej chwili. No i co? Wydaje mi się, że mamy tutaj taki przyjemny kącik. Dziewczyny mają swoją intymność, prywatność, sporo przestrzeni. Stworzyłyśmy takie warunki, żeby czuły się tu najbardziej komfortowo, tak, jak tylko to jest możliwe. Tak, i mówią o tym nam, że czują się tu jak w domu. Właśnie, i tworzymy rodzinną atmosferę, więc to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak. Aha, i rzecz, o którą też bardzo, bardzo często mnie pytacie, ceny. Po wszystkim się wydaje, że drogo. Może drogo. Być drogo. Tak, a droga tutaj wcale nie jest drogo. Czyli od jakiej kwoty zaczynają się u nas sukienki? 3590. Słuchajcie, 3590, także tak, myślę, że... Ceny są naprawdę super, jest bardzo duży wybór, fasony, no każdy coś do siebie dobierze. O matko! Co to jest? Krisul? Co ty tu robisz, dziecko moje kochane? Co ty tu robisz? Ty kwiatki masz dla mnie? No nie. Kochana żono! Zaraz się popłaczę! To mała taka niespodzianka. No kończyliśmy. Tyle czasu tu spędziłaś, tyle setek godzin. Nigdy nie zapomniałaś od nas, dlatego my nie zapomnieliśmy o tobie w ten dzień. Szaleni. Jesteśmy szaleni. Nie zepsują makijażu. Nie zepsują makijażu. Życzymy ci, żeby wszyscy byli tu szczęśliwi w tym miejscu. I żeby wszystkie kobiety tu płakały ze szczęścia. Tak jak ty teraz. Ale zobacz, co mi zrobiłeś, no! Nie mogę zagwarantować, że każda wizyta skończy się takim wielkim bukietem kwiatów, ale jestem przekonana, że mamy masę przepięknych modeli, więc zobaczcie premierowo sukienki na 2021 rok. Dziękuję wam bardzo, że byliście dziś z nami. To wyjątkowy dla nas moment, bardzo emocjonujący, pełen wzruszeń, bo tak naprawdę spełniło się kolejne moje marzenie. Jesteście dziś ze mną i mam nadzieję, że w tym miejscu będziecie za każdym razem, kiedy będziecie szykować się na ważne dla was wyjście. My służymy pomocą i mam nadzieję, że do zobaczenia. Czekamy tutaj na was. Od dziś, już zawsze. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś.